Dzień dobry Państwu, Dariusz Wieczorek. Zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu, a dzisiaj łączymy się z panem Andrzejem Powierżą, analitykiem domu maklerskiego STI Handlowy. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Jak mamy pana Andrzeja w studio wirtualnym, to oczywiście będziemy rozmawiać o bankach, a ten tydzień jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o sektor bankowy. W poniedziałek indeks WIG banki rósł o prawie 10%, we wtorek prawie 6%. Panie Andrzeju, czy to już jest czas na odbicie banków? Czy ta zapowiedź szczepionki ma aż tak dużą siłę na rynku i w ogóle dla sektora bankowego? Jak pan zauważył, ten ruch na bankach wziął się z przyczyn, które leżą poza sektorem, nawet poza całą gospodarką polską rozumianą, no bo kursy banków zaczęły rosnąć po tym, jak pojawiła się informacja o szczepionce. To by sugerowało, że w dzisiejszych czasach o bankach należałoby rozmawiać nie z analitykiem od banków, ale z kimś, kto się zna na pandemii, na szczepionkach, więc mógłbym tutaj rzucić ręcznik, skapitulować i powiedzieć, że nie jestem dobrym rozmówcą, ale myślę, że ten tydzień jeszcze raz pokazał, jak bardzo banki, ich wyceny zależą od spojrzenia inwestorów na perspektywy gospodarki. Ta stara prawda, że banki są odzwierciedleniem gospodarki, jeszcze raz się potwierdziła i optymizm przełożył się od razu na wyceny sektora. Zauważmy, że to nie chodzi tylko o polskie banki, więc też podkreślmy drugą rzecz, że w ostatnim czasie kursy polskich banków bardzo silnie są skorelowane z zachowaniami indeksów bankowych w innych krajach w Europie Zachodniej czy w Stanach. Więc na pewno te czynniki globalne, tak sentyment co do sektora finansowego, jak i mam nadzieję pozytywne wieści z frontu pandemii będą tymi czynnikami, które przede wszystkim będą wpływać na kursy i o tym trudno mi mówić, ale chętnie odpowiem na pytania dotyczące tego, co się dzieje i co się może dziać w polskich bankach. Właśnie, panie Andrzeju, przejdźmy do właśnie tego zagadnienia, bo tak naprawdę jesteśmy w przededniu ewentualnie ogłoszenia lockdownu. Druga fala pandemii bardzo mocno uderza w Europę, w Stany, również w Polskę, nieoczekiwanie mocno. Jak to się przełoży na banki? Czy będą konieczne kolejne dodatkowe rezerwy? Jak pan to ocenia? Znaczy, myślę, że mówiąc o wpływie ewentualnych dalszych ograniczeń aktywności gospodarczej, musimy oddzielić parę sfer. Po pierwsze, no, jeżeli będziemy bardziej w domach, mniej w sklepach, jeżeli będziemy mniej aktywni, no to spadną w czwartym kwartale przychody banków z tytułu opłat prowizji, bo po prostu będzie mniej operacji związanych z sektorem bankowym, będziemy mniej płacić kartami, aczkolwiek podobnie jak w drugim kwartale, pewnie przy płatnościach w sklepach jeszcze bardziej wzrośnie procent transakcji bezgotówkowych. Pewnie wzrost kredytów będzie mniejszy niż byłby bez tych lockdownów. Być może będzie znowu kwartał ze spadkiem wolumenu kredytów i to będzie wpływać negatywnie na wynik odsetkowy. Ten wynik odsetkowy, który miał już się poprawiać, bo wydaje się, że marża odsetkowa osiągnęła dół w trzecim kwartale i od tego momentu oczekiwałem lekkiej poprawy w czwartym kwartale i stabilizacji w następnych okresach. No ale wynik odsetkowy jest wynikiem nie tylko tego, co się dzieje z marżą, ale i tego, co się dzieje z wolumenami. No i w tym scenariuszu pewnie te wolumeny będą pod presją, mogą spadać, co może wpłynąć na to, że wynik odsetkowy nie poprawi się w stosunku do trzeciego kwartału. No i mamy rezerwy, o które pan przede wszystkim pytał i to jest wielka niewiadoma. Mamy bowiem tutaj wiele czynników, które działa w różne strony. Po pierwsze, przede wszystkim w pierwszym półroczu, ale też w pewnym stopniu w trzecim kwartale, banki tworzyły
rezerwy związane z COVID-em, rezerwy, które nie wynikały z zachowania się portfela kredytowego w tym momencie, z tego, że rzeczywiście pewne kredyty przestały być obsługiwane lub wiemy, że pewni klienci utracili źródło dochodów i najprawdopodobniej nie będą tych kredytów obsługiwać za moment, ale te rezerwy brały się z uwzględnienia w modelach w różny sposób wpływu pandemii. Czyli przede wszystkim to było uwzględnienie obniżonych prognoz gospodarczych, też uwzględnienie tego, że w nowych warunkach prawdopodobieństwo niewypłacalności klientów czy niespełniania, niepłacenia przez nich jest większe niż w normalnych sytuacjach. I te rezerwy stworzyły pewną poduszkę bezpieczeństwa na przyszłość. No bo póki co jakość portfela jest w miarę dobra, to jest jakby po punkt drugi, że mimo tych wysokich rezerw, to one nie pokazują prawdziwego obrazu, jeżeli chodzi o jakość portfela. Kredyty w miarę dobrze się cały czas spłacają, co w dużym stopniu, zdaniem banków, jest efektem działań Polskiego Funduszu Rozwoju i tarczy finansowej, która z jednej strony zapewniła płynność firmom, z drugiej strony zachęciła firmy, żeby utrzymały zatrudnienie. Dzięki temu nie mieliśmy dużego wzrostu bezrobocia i to spowodowało, że konsumenci mają dochody, więc mogą płacić. Pytanie, czy to się utrzyma w przyszłym roku? Pamiętajmy nie tylko o tym, że ta druga fala pandemii uderza znowu w gospodarkę. Nie wiadomo, jakie działania będą rozpoczęte przez rząd i PFR, jakiego typu pomoc może być zaoferowana przedsiębiorcom i jak te działania wpłyną na bezrobocie. Ale nie możemy zapominać też o tym, że tak naprawdę te plany, te programy pomocowe tegoroczne wygasają wiosną przyszłego roku. Mianowicie warunkiem tego, nie musieć zwracać środków z tarczy finansowej, było czy jest utrzymanie zatrudnienia przez rok. Ten okres skończy się w kwietniu, maju przyszłego roku i pytanie, jakie decyzje wtedy przedsiębiorcy będą podejmować, ilu z nich dalej utrzyma zatrudnienie, a ilu uzna, że w sytuacji, w której już nie są do tego zobligowani warunkami pomocy, w cały czas niepewnym otoczeniu makroekonomicznym i politycznym, lepszą decyzją jest zacząć zwalniać ludzi, co by miało negatywny wpływ na jakość portfela banków w całym przyszłym roku. Panie Andrzeju, jeśli chodzi o wyniki za trzeci kwartał, to one były generalnie lepsze od oczekiwań. Na to złożyło się kilka elementów. Czy mógłby Pan je pokrótce wymienić? Na co Pan zwrócił uwagę? Tak, to przede wszystkim mieliśmy lepszy niż spodziewaliśmy się wynik odsetkowy i było to w dużym stopniu pokłosiem tego, że bankom udało się szybciej i bardziej obniżyć oprocentowanie depozytów niż sądziłem. W pewnym stopniu było to także pokłosie działań PFR-u i tarczy finansowej. Banki zostały po prostu zalane pieniędzmi napływającymi na depozyty firm i w tej sytuacji nie musiały konkurować o depozyty ceną, mogły tę cenę depozytów oprocentowania bardzo szybko obniżać. Z drugiej strony też ze względu na tarczę PFR-u zapotrzebowanie firm kredyt jest bardzo małe, korporacyjne w gospodarce spadają, więc brak potrzeby pozyskiwania depozytów na nową akcję kredytową też sprzyjał radykalnemu cięciu oprocentowania depozytów. Drugie pozytywne zaskoczenie, o którym już trochę wspomnieliśmy, to niskie rezerwy, częściowo dzięki PFR-owi, tarczy finansowej i mniejszemu bezrobociu niż by mogło być bez takich działań. Dzięki temu specjalne rezerwy tworzone na COVID
w trzecim kwartale były istotnie niższe niż w pierwszym i drugim kwartale. Trzecia sprawa to pozytywne trendy, jeżeli chodzi o opłaty i prowizje. Nie chodzi tylko o to, że porównując z drugim kwartałem, opłaty i prowizje urosły prawie w całym sektorze, co było po prostu efektem niskiej bazy tego, że w drugim kwartale, kiedy byliśmy zamknięci w domach, to wykonywaliśmy mniej transakcji i nie było to tylko takie zwykłe odbicie. Wiele banków pokazało wzrost także w skali rok do roku i parę banków wskazało, że było to efektem zmiany tabeli i opłat, zwłaszcza w części korporacyjnej. Innymi słowy, banki uczą się, jak zastępować wynik odsetkowy utracony ze względu na niskie stopy wynikiem z opłat i prowizji. Myślę, że łatwiej będzie to robić cały czas w segmencie bankowości korporacyjnej niż w bankowości detalicznej, bo tam konkurencja ze strony fintechów będzie wymuszała na bankach, aby utrzymać zasadę, iż główne produkty są za darmo. Panie Andrzeju, czy patrząc na to, co teraz dzieje się właśnie z tą pandemią, należy spodziewać się zwiększenia rezerw w czwartym kwartale, wzrostu odpisów? I czy pan podejmuje się, powiedzmy, takiej prognozy wyniku netto w tym roku, o ile on może spaść, patrząc na cały sektor? Myślę, że bardzo trudno jest w tym momencie z taką prognozę zaktualizować, no bo nie wiemy, jak sytuacja na froncie epidemii się będzie rozwijać, jakie będą obostrzenia i jak będziemy na nie reagować. Na razie tak jak można powiedzieć, że można odnieść wrażenie, że rynki były w miarę uodpornione na tą drugą falę pandemii, dużo mniej panicznie reagowały na nią niż na pierwszą, wiosenną. Trochę podobnie jest z naszym zachowaniem. Wydaje mi się, że jednak aktywność społeczna i gospodarcza w mniejszym stopniu spadła niż wiosną, ale no trudno powiedzieć, jakie dalsze restrykcje będą wprowadzone i jaki będzie wpływ na aktywność gospodarczą. Można podsumować trzeci kwartał, który wydaje mi się, że był bołkiem, jeżeli chodzi o wynik odsetkowy i charakteryzował się niższymi rezerwami niż pierwsze półrocze, ale wyższymi w porównaniu do zeszłego roku, więc można go uznać jako dobry punkt odniesienia tego, jaki jest koszt ryzyka dzisiaj. I wynik kwartalny wyniósł około 2,5 miliarda, co by sugerowało, że takie znormalizowane wyniki sektora bankowego w dzisiejszych czasach powinny wynosić około 10 miliardów, czy powiedzmy około 9 miliardów, bo nie zapominajmy o tym, że w styczniu wyniki sektora są obciążone składką na jeden z funduszy BFG, więc trzeba wyniki kwartalne pomnożyć razy 4 i odjąć ten całoroczny koszt księgowany tylko w jednym miesiącu. To by znaczyło, że w stosunku do zyskowności sprzed kryzysu, około 15 miliardów, wynik spadł gdzieś o 1/3, trochę więcej niż o 1/3. No i od tego poziomu powinien rosnąć, jeżeli zacznie znowu zwiększać się aktywność gospodarcza, ilość transakcji i wartość kredytów, wartość bilansów banków. Z drugiej strony czynnikiem, który cały czas, myślę, że coraz bardziej negatywnie będzie wpływać na sektory, będą rezerwy związane z kredytami frankowymi. Właśnie chciałem jeszcze o te dwie kwestie zapytać, czyli o kwestie frankowe, panie Andrzeju, i o kwestie dywidend, które tak naprawdę też mają dosyć istotne znaczenie, jeśli chodzi o wycenę banków. W którym my momencie jesteśmy, jeśli chodzi o te kwestie frankowe, tak patrząc całościowo? Znaczy, no patrząc całościowo, to najlepiej odwołać się do tych statystyk, które oczywiście nie pokazują całego obrazu, ale wyraźnie wskazują, że zdecydowaną większość spraw wygrywają klienci. Z drugiej strony wiadomo, że w sądach
do sądów poszło zdecydowanie mniej niż 10% wszystkich klientów. Więc to pytanie jest takie, rozsądnie myśląc, jeżeli większość spraw się wygrywa, no to należałoby się spodziewać, że reszta klientów też pójdzie do sądu. To by znaczyło, że jesteśmy dopiero na początku bardzo długiej drogi. Zwłaszcza jeżeli uświadomimy sobie, że w najlepszym razie te rezerwy utworzone przez banki dotychczas pokrywają ryzyko związane z już rozpoczętymi sprawami sądowymi, a w związku z tym nie ma tak naprawdę jakiegoś dużego buforu na przyszłość. Jeżeli będzie rosła ilość spraw w sądach, banki będą musiały istotnie zwiększać rezerwy. Jesteśmy na początku tej drogi. Myślę, że ja w swoich prognozach mam na ten rok podwojenie rezerw w stosunku do zeszłego roku i prawie podwojenie w kolejnych 2 latach. A kwestia dywidend, panie Andrzeju. Czy myśli pan, że już banki dostaną niektóre zgodę w przyszłym roku, żeby podzielić się zyskiem za 2020 rok albo z tym zyskiem niepodzielonym, które są w bilansach? Nie mam pojęcia. To jest pytanie, na które w zasadzie jedynie być może odpowiedź na KNF. Ja w swoich założeniach przyjmuję wariant pośredni, czyli nie liczę na to, że banki będą mogły płacić dywidendy z niepodzielonych wyników 2019 roku, ale zakładam, że co do zasady utrzymana będzie polityka KNF-u z poprzednich lat. I w związku z tym banki bez istotnej ekspozycji na problemy kredytów frankowych będą mogły się podzielić częścią 50%-75% w zależności od szczególnej sytuacji poszczególnych banków. Ale no zobaczymy. To jest jeden z najczęściej dyskutowanych tematów, jeżeli chodzi o banki, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dyskutowanym, bo nikt nie ma odpowiedzi, nikt nie wie, jak będzie, i też nie ma takiej stuprocentowej jasności, kiedy będziemy wiedzieć, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nawet jakieś wstępne deklaracje teraz złożone mogą nie być potwierdzone, kiedy przyjdzie czas dzielenia zysków tegorocznych, czyli wiosną przyszłego roku. I na koniec jeszcze takie króciutkie pytanie. Panie Andrzeju, czy pan będzie zmieniał coś w swoich rekomendacjach odnośnie do banków? Po tej zapowiedzi szczepionki, ewentualnie po kolejnych, bo wiele koncernów farmaceutycznych pracuje nad lekarstwem, nad szczepionką. Czy to już jest czas? Czy pan by sugerował właśnie zainteresowanie się bankami? Czy to już za późno? Albo może za wcześnie? Czy ja stałem się bardziej pozytywny na sektor bankowy we wrześniu, podkreślając to, że główna linia przychodowa, czyli wynik odsetkowy, osiągnęła dołek w trzecim kwartale, ale przyszłość nie rysuje się bardzo wesoło ze względu na te niepewności, o których mówiliśmy, czyli jak będzie się rozwijać pandemia. Czy rzeczywiście szczepionka tak zadziała, jak na to liczymy, i w związku z tym nie wiemy, co będzie z rezerwami i ze wzrostem kredytów. Nie wiemy, co będzie z dywidendami, nie wiemy, jak będą rosły rezerwy na kredyty frankowe, aczkolwiek, jak mówiłem, ja się spodziewam tutaj dużego wzrostu, który dla wielu banków będzie istotnym problemem, będzie zjadać, mówiąc potocznie, istotną część ich zysków. No i też mamy cały czas problemy banków, które nawet przed pandemią nie były zyskowne, i pytanie, jak sobie one poradzą w tych dzisiejszych czasach, jednak obiektywnie trudniejszych niż rzeczywistość sprzed roku, zwłaszcza te spośród nich, które mają dużo kredytów frankowych. Czyli no jeszcze jest cały czas dużo pytań. Ale na koniec dnia pewnie od globalnego sentymentu będzie zależeć to, czy inwestorzy zainteresowani polskimi bankami będą widzieć szklankę bardziej w połowie pełną, czy w połowie pustą, próżną.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Andrzej Powierża, analityk domu maklerskiego City Handlowy. Dziękuję Panie Andrzeju, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.